jak wesele. Kazanie Benedyktem. Po FPS-u trochę zgubiłem. To stąd leci! Dobre jaja, nie? Kogo pogrzeb? Iwana. Dobra jajce, łapkę w górę zostawcie widzowie za takie akcje. Zostawcie łapkę w górę wszyscy. To Iwan Mechanik był, ten Ukrainiec czy Rusek, co odgrywał. Chciał tyłem wycofać, a ja wjechałem. Położył trumnę, to wszyscy podchodzimy rządkiem i kładziemy ręce na trumnę. Co tu się dzieje, nie? Anielski orszak, niech twą duszę przyjmie. Tu cały serwer chyba jest, nie? Nie, my nie stawiamy na wózku. My ją niesiemy jako... My mechanicy ją niesiemy na ten... Na barkach. Najlepiej będzie podjechać tam karawaną, mhm. Nie? Nie, przeniesiemy go. To usiadł Menda, już nie będzie kraj. Dobrze, zapraszam wszystkich pod kością. Blancik, maszynista. Ja. Kurwa, jeszcze też musiał padać, no ja pierdolę, no. Widać, że pogrzeb, kurwa. Panie Boże, daj sobie już spokój. Kurwa, blant. Kurwa, parasolki nie wziąłem, Halina wzięła na zakupy. Schowaj. Ja pierdyl! Nie mam pojęcia, Avis, chłopie, ja nie grałem 3 tygodnie na tym serwerze. Na god Boga. Cindy? Ten co też rypi robi. Co to za łóżce? Chłopaki, założyłem rakiet.
Dokładamy. Witam wszystkich. Wszyscy z MT zakładamy pakiet. Spotykamy się dzisiaj w bardzo smutnych okolicznościach. Sprowadza nas tu śmierć naszego przyjaciela, kolegi, znajomego, współpracownika. Zgromadziliśmy się dzisiaj, aby pożegnać naszego brata Iwana Koralowa. Jego śmierć napełnia bólem nas wszystkich. Wszyscy bierzemy udział w jego cierpieniu, w naszym cierpieniu i wyrażamy nasze współczucie. Chcemy być z nimi w tej ciężkiej chwili i wierzymy, że śmierć jest początkiem lepszego życia, a nasza rozłąka ze zmarłym jest przejściowa. Ja mam parasola. A my, że spotkamy się z nim, znów z nim, w domu naszego ojca. Módlmy się Tobie, Boże, pokornie polecamy naszego brata Iwana, którego darzyłeś wielką miłością w całym życiu doczesnym i prosimy, abyś teraz uwolnił go od zła wszelkiego po kolei idą z rękami i dał mu wieczny spokój. Dla naszego brata przeminęło już życie ziemskie. Błagamy Cię zatem, miłosierny Boże, abyś wprowadził go do Twojego królestwa, gdzie będzie już smutku, gdzie nie będzie już smutku, ani narzekania, ani bólu. Lecz w pokoju i radości. Z Twoim Synem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen. 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 Jeśli bym chciał zabrać głos, to proszę, by zabrał głos w tym momencie. Dobrze, to może ja zabiorę. No. Krótką przemowę przygotował mi Jasonek. Droga rodzino, szanowni goście, zebraliśmy się tu dzisiaj, aby pożegnać świętej pamięci Iwana Kolarowa, który odszedł już od nas, pozostawiając nam pytanie. Dlaczego tak wspaniałego człowieka, wiernego mechanika, troskliwego przyjaciela, Bóg właśnie teraz wezwał do siebie? Był znany ze swojej życzliwości i dobrego serca. Gdy ktoś potrzebował pomocy lub dobrej rady, nigdy nie odmawiał. Był niezwykle odważny, czego dał przykład w czasie wojny, gdy jako młody człowiek walczył o ojczyznę, którą kochał nad życie. Dla wielu osób był przykładem dobrego człowieka. Dla mnie był przede wszystkim wspaniałym człowiekiem, od którego wiele się nauczyłem. Czyli to pogrzeb Iwana. Tyle jeszcze rzeczy mógł nam opowiedzieć, tyle pięknych historii ze swojego długiego życia ukazać w nowym świetle. W tak trudnych chwilach ukojenie daje nam jedynie świadomość, że być może kiedyś spotkamy się ponownie. Dziękuję. Proszę o wyjęcie trumny. Wysuniecie jej z samochodu. Olaf, Iwan, Andrzej, idziemy. Chcą państwo ją nieść, czy... Tak, podjecie? bierzemy na barki. Oczywiście. Dobrze, Iwan, Andrzej, wyciągajcie. Co tu się dzieje? Na trzy. Raz, dwa, trzy. Idziemy. Idziemy. Wejście aniołowie, rzeszą zbawionych wierzcie nas powstawanych. Anielski orszak niech tą duszę przyjmie, uniesie z ciebie powyżej nogniego. A trumna gdzie? No jak ci zrobią trumnę mózgu? Prawo. Aż przed oblicze Boga Najwyższego. Tutaj. Nie
Dobra, odkładamy. Trzy, raz, dwa, trzy. Dobrze. Pozdrawiam serdecznie wszystkich zgromadzonych. Pożegnajmy dziś zmarłego. Przez całe życie pracował i cierpiał z Chrystusem. Służył swojej rodzinie, bliskim przyjaciołom, którzy potrzebowali jego pomocą. Wiemy dobrze, że czyny, które jak ministra wykonał, idą za nim przed tron Boży. Dlatego z ufnością polecajmy go miłosiernemu Bogu w cichej modlitwie. Pożegnaj go głosem papieża. Ja osobiście nie znałem Iwana, lecz od wielu osób słyszałem o nim same dobre rzeczy. Był bardzo mocny, był za dobrym pracownikiem. Nawet takie dni jak dziś, deszczowe, mokre, na jego buzi widniał uśmiech, który rozweselał wszystkich wokół. Niech ta śmierć będzie przykładem, jakie życie potrafi być kruche. I... Piotr mówi, co mam robić, tata! Się do Iwana. Jak się nauczysz, podkreślę sąsiada! Kochaliśmy może Iwana. Dwa złote. Janusz napisze do Iwana, jak tam w Bożym godzina. Hotelu. Jedyna prośba... Byście się nie zmucili, gdyż Iwan zawsze będzie w naszych sercach i zawsze będzie patrzył na nas z góry. Wszechmogący Bóg odrodził się z wody i Ducha Świętego. Na razie się nic nie odzywa. Niech zatem dopełni dzieła, które rozpoczął na chrzcie świętym. Uwaga, to jest pokrzep, dlatego ja na razie nic nie odwalam. Twoje ciało było świątynią Ducha Świętego. Niech Bóg przyjmie cię do swojej chwały, stając w miejscu trzykrotnie. Prośmy Boga, aby błogosławił grób naszego brata. Miłosierny Boże, Ty dajesz odpoczynek duszom. Wierny, prośmy Cię, o błogosław ten grób i uwolnij od wszystkich grzechów. Kogo chowają? Iwanka, mechanika. Ciało tutaj składamy, abym mógł razem ze świętymi do końca radować się w Tobie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Amen. Złóżmy ciało naszego brata w grobie. Do trumny. Dobra. Do trzy kwietamy. Raz, dwa, trzy. Dobra. A my wszyscy w tej chwili pomódlmy się. Dobra, opuszczam, tak opuszczam. Życie, raz, ci, dwa, jak i, za życie. I trzy. I Ojca, Ducha, Świętego, Amen. Amen. Do teraz już mówiłem przez mikrofon. Cel. Pal. Cel. Pal. Cel. Pal. I komuś headshot. Schowaj broń. Komuś jeb headshota. Wypiłem! Sorry, wypiłem! Wracamy. Poproszę was wszystkich, aby ci, którzy mają bukiety, złożyli je na grobie. Żegnaj, ukochany mechaniku. Nikt nie naprawiał aut tak jak ty. Jedyny potrafiłeś naprawić uszczerkę pod głowicą w Passacie. Żegnaj.
przyjacielu, wiem, że zawsze go przy sobie nosiłeś, także miej go i w tej chwili. Iwan, jak już odszedłeś z mechaników, zawsze tylko było zgłoszenie. Przyjedź mi auto napraw. I taczką do mecha. Niech ci się tam przyda. I teraz niech ci, życzę ci płaską trzynastkę i w niebie. Ja na sam koniec mogę dodać tyle, że z prochu powstałeś i w prach się obrócisz. Za Powerade'a. Idźcie w pokoju Chrystusa. Idź Boże. Spoczywaj w pokoju wiecznym. Amen. 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 Dziękuję wszystkim za liczne zebranie się. Proszę księdza, mogę jeszcze? Oczywiście, proszę bardzo. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie. W imię Ojca i Syna, Ducha Świętego. Amen. Amen. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. A nie to polasio. U kogo się dziękuję. Teraz możecie się z nim pożegnać. Z Bogiem. Idźcie w pokoju. Iwan, w niebie też ci życzę łaskich trzynastek. Wpadnę do środka, ty. Wpadnę do środka i tyle będzie. Jednostki medyczne, salut. Lukas. Jan, zdrowia szaranizanta! Zdrowie ty, odwalić zdrowie solenizanta! Nie wiem, Asches, nie mam pojęcia, nie jestem na bieżąco z RP. Kurde. Zdrowia, szalenizanta! Medycznie, spocznij. Spocznij. Janusz już ma banie fesnie. O nie!
zbaną mnie zaraz z tego serwera. Kurwa macie. Pędź do domu. Piotr mówi, co mam robić, tata. Kilka gradów. Jak się nauczysz pod pieczą sąsiada? Konrad, masz nazwę w tytule transmisji. Hejka gradu, jaka jest dokładna. Dzięki nazwa za donajcika, piąteczka. Grasz? Albo walimy bimber za bimber. Ty, ciekawe czy znieprzytomnieje, ty. Ciekawe czy znieprzytomnieje. Wpadłby w te. Janusz się na kolejną butlę bimbru wali. Janusz, kładź. Janusz, kładź się tam. Nie ty, którym tu się? Janusz Żyga. No, smal. Gdzie tu jest? Dziękuję, tak. Janusz nabity jak dział. Janusz zgoda zaliczy. Janusz, jaki porobiony, ty. Ej, dojdziemy do tego, wypijemy jeszcze więcej, koło pasata się położymy. Położymy się Janusz, jaki nabity. Janusz nabity jak działo, nie? Janusz ledwo żyje. Robię się połóż, ale... Ale ten, kurde, jak tu się kładzie? Bo zmienili... Jak on biega, nie wiadomo. Jeszcze mu trzeba dać trochę. Pali Janusz butlę. Pa, wypił butlę i teraz mu lepiej idzie. Dobry wariat. Dobra, Janusz, wątroba, nie możesz tego nie przeżyć, ale walisz. Dasz radę. Janusz, kto jak nie ty? Ukradnij auto, wieź tam na pogrzeb. Trzy upadek. Upadek? Wie pan? A co to? Wszystko okej? Okay? Nie, dzisiaj chyba tak, nie. No nie wiem, podwieź pana gdzieś? Nie, ja mam auto. Nie, pan nie poprowadzi. Nie ma szans. Ja się poradzę sobie. Okej. Cicho, zrobimy... Halo, Piotr? Piotr, halo, Piotr, przyjedziesz po mnie? Napiłem się trochę na pogrzebie. Przyjedziesz, Piotr, po mnie?
Sam mam prowadzić? Ja nie wypiłem. Dobra, pojadę. Siała. A przy policjantach tak gadałem. Którym tutaj jest? Jak jest leżeć po angielsku? Jak jest leżeć? Zapomniałem. Nie sit, to jest siedzieć. Hang, idle. Jak jest leżeć? LOL, mechanic, meditate, nervous. No way, peace, pico, pro. Poodle. Push. Asleep. Pal. OST. Janusz śpi pod Passatem. Zobaczymy, kto zareaguje, nie? Lia? Lia jest leżeć? Nawet nie wiedziałem. Janusz pod Passatem leży. Co to za serwer pompa? Janusz nie przetrwał pogrzebu, nie? Nikt się mną nie interesuje, patrzcie się, kompletnie. Czekajcie, ktoś zareaguje, czy nie. No niech się mną nie interesuje. O, tu idą mechanicy. O, tu idzie trochę ludzi. Ciekawe, czy zareagują. Co jest grane? Ej, w dupie mnie mają, mnie nikt nie chce ze mną gadać. No i widzicie, nikt Januszynkiem się nie interesuje. Nie obchodzę ludzi. Ze smutku muszę sobie aż chyba białko zrobić, no bez kitu. Ludzie się mną nie interesują. Ja pierdzielę. Co się udawać, wstawaj. Wszystko dobrze? Wszystko dobrze? Janusz Alvarez. Dobra, śpi, zostawcie. Śpi to git. Czekaj, pasa tam zajebę, poczekajcie. Bo ci biorę pasa, tak jak nie staniesz. Kurwa, zamknięty. Wstawaj, babo, ci biorę pasa, tak, chłopie. Dobra, chodź. Kurwa. Otwieraj pasa, tak, mówię ci, wstanie, jestem tego pewien. Co, kurwa? Lusterko mnie, cholera, kurwa, złamał. Dobre jajca, nie? Januszek sobie rozwalił się elegancko. Janusz śpi i koniec. Kurwa, ostatnia paczka białka mi została, ja nie wiem. Kurwa. Dobra. I co, idziemy teraz rozprowadzać? Rozprowadzać bimberek idziemy teraz? Musimy partię bimberku opierdzielić. Łapeczkę w górę zostawiajcie, widzowie kochani.